Jeżeli jesteś zdeterminowany, jest to taki moment. Nie wiem, czy ta determinacja jest w związku z twoim życiem osobistym, czy z życiem zawodowym, czy może z jakąś inną, trudną sytuacją, może ze zdrowiem. Jest to ten moment, żeby podjąć decyzję, świadomą decyzję, i ona da ci siłę. Siłę i pełne zaufanie w sercu twoim. Zaproś Jezusa do swojego życia. I chcę się podzielić takim bardzo krótkim świadectwem. W marcu tego roku w moim ciele urósł guz. Miałam doświadczenie w swoim życiu bardzo trudne, bo w wieku 19 lat zachorowałam na nowotwór. Ale nie chciałam bazować na tym doświadczeniu. Uwierzyłam i zaufałam, że Jezus jest moim Panem, że daje mi autorytet, autorytet też nad moim ciałem. Był to duży dyskomfort, pobiegłam do lekarza i wróciłam po wizycie, bardzo zmęczona, zasnęłam. Obudziłam się z krwią na mojej twarzy. I wiedziałam, miałam taką ogromną pewność, że ta krew to jest przelana na krzyżu. Stanęłam w mocy, w modlitwie, w autorytecie i guz zniknął. Nie wróciłam do doświadczenia z przeszłości. Zaufałam całym sercem, że jestem nowym stworzeniem i że uzdrowienie jest dzięki mocy krwi Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.